Podczas trzecich warsztatów z uczestnikami programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku pracowaliśmy nad rozwojem liderów lokalnych. Uważam, że osoby, które zaangażowały się w ten projekt, no, mają predyspozycje do tego, żeby być takimi lokalnymi liderami. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób, w świadomy sposób tym liderem lokalnym być, jak rozwijać się w tym lokalnym przywództwie. Cieszę się, odkryliśmy tu taki potencjał w kapitale społecznym. To jest też istotne, jak go odkrywać i jak pozyskiwać. I te różnice nawet poglądów między oświatą a kulturą, to mi dało dużo do myślenia. Wiecie co, wróciłam po tamtych warsztatach tak naładowana, że moja córka chodziła za mną pół dnia i się śmiała. Tak, mówiłam ci, żebyś jechała, że wrócisz taka pełna energii. No i rzeczywiście naładowało mnie to do nowych jakichś tam działań. Ale jesteście fajni, macie fajne pomysły i dajecie siłę i taką energię na to, że się chce robić. W projektach kulturalnych bardzo ważnym elementem jest ich ewaluacja, która nie jest tylko takim przykrym obowiązkiem, bo tak się często kojarzy, tylko jest ważną informacją, taką prorozwojową, informacją o tym, co można zrobić lepiej w ramach trwającego projektu, ale także jak przygotować lepiej kolejny projekt. Oprócz tego mieliśmy też warsztaty medialne. No, osoby, które realizują projekty w sferze kultury, często muszą występować przed publicznością, muszą występować przed lokalnymi mediami. Rozmawialiśmy o tym, jak skutecznie docierać do odbiorców i jak sobie radzić ze stresem i stremą, która dotyka każdego, kto występuje publicznie.